Dzień dobry Państwu. Otwieram 37. sesję Rady Gminy Czernica dnia 28 grudnia 2017 roku o godzinie 14 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica. Witam serdecznie Szanowną Radę, witam Pana Wójta, pracowników Urzędu, witam dyrektorów placówek, sołtysów, zaproszonych gości, witam mieszkańców, którzy śledzą nasze obrady dzięki telewizji. Podaję proponowany porządek obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie wójta gminy z działalności za okres międzysesyjny. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Czernica na 2017 rok. 2. Wydatki budżetowe, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. 3. Zmiany uchwały nr 32 przez 268 przez 2017 Rady Gminy Czernica z dnia 19 lipca 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie współfinansowania realizacji zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego gminy Czernica. 4. W sprawie dotacji udzielanych dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których gmina Czernica jest organem rejestrującym. 5. W sprawie budżetu gminy Czernica na 2018 rok. 6. W sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernica na lata 2018-2027. 7. Interpelacje i zapytania radnych. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji. 9. Wnioski i oświadczenia radnych. 10. Zamknięcie obrad Rady. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby coś dodać do porządku? Proszę bardzo, słucham. Nie widzę. Nie widzę. Przystępujemy do punktu pierwszego, czyli informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, to jest od 15 do 28 grudnia 2017. W okresie od ostatniej sesji Rady Gminy Czernica, to jest od 15 grudnia do 28 grudnia, odbyły się posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 20 grudnia, na którym zaopiniowano projekty uchwał dotyczących oświaty i zajęto się sprawami różnymi. Komisja Budżetu i Finansów w dniu 28 grudnia, na którym zaopiniowano projekt budżetu gminy Czernica na 2018 rok, przygotowano plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2018 rok, przygotowano sprawozdania z działalności Komisji w roku 2017 i zajęto się sprawami różnymi. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w dniu 28 grudnia zaopiniowano projekty uchwał i zajęto się sprawami bieżącymi. Wydarzenia, w których uczestniczyłem w okresie od 16 do 22 grudnia. 16 grudnia premiera książki i filmu o powodzi z 1997 roku. 19 grudnia uczestniczyłem w spotkaniu przedświątecznym w Szkole Podstawowej imieniu Bolesława Krzełostego w Kamieńcu Wrocławskim. 20 grudnia uczestniczyłem w Wigilii dla osób starszych i samotnych na Dolicach Wielkich. 20 grudnia byłem na koncercie kolęd dzieci ze Szkoły Podstawowej z Dobrzykowic w Świetlicy w Kamieńcu Wrocławskim. W tym miejscu gratuluję Pani Dyrektor. Jak zwykle dzieci stanęły na wysokości zadania. 22 grudnia uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym dzieci ze Świetlic Środowiskowych z terenu gminy Czernica. Dyżur pełnię w każdą środę od godziny 15 do 16. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam teraz Pana Wójta.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Rzeczywiście to niecałe dwa tygodnie spotkaliśmy się znowu w tym samym miejscu. Jeżeli chodzi o zarządzenia, zostały wydane dwa zarządzenia. Jedno w sprawie wyznaczenia osób do składu komisji przetargowej, a drugie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności. Na ostatniej sesji mówiłem słownie, a w dniu dzisiejszym już jest, nazwijmy, pokazane na slajdzie decyzja na pozwolenie na użytkowanie, które powiatowy inspektor nadzoru budowlanego we Wrocławiu udzielił dla przedszkola wraz z gospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Dobrzykowicach w ramach budowy zespołu szkolno-przedszkolnego. Oprócz tej decyzji jest kilka zdjęć z zewnątrz i to, co gdzieś tam te mury kryją, czyli kuchnia, czyli szatnia na te bodajże 130 miejsc do zostawienia swojej odzieży, jak również przesympatyczne, miłe też dla oka toalety dla naszych najmłodszych, ale również 15 grudnia kolejna decyzja na pozwolenie na użytkowanie przebudowanych pomieszczeń w budynku komunalnym przy ulicy Wrocławskiej 111 w Ratowicach. Tam połączenie takich starych elementów, nazwijmy murów, z tym, co jest na obecną chwilę dostępne, powiem szczerze, robi taką w pewien sposób wyjątkowość i rzeczywiście naprawdę zachęcam Komisję Oświaty, a może i wszystkich radnych do tego, żeby zobaczyć, jak z takiej, nazwijmy, substancji można było stworzyć naprawdę taki miły kąt dla kształcenia naszych najmłodszych, dla naszych mieszkańców, naszych przedszkolaków. Także mogę być, widzę, że tam jedna i druga pani dyrektor dumne są z tego, co za chwilę w pewien sposób otworzą, ale myślę, że już, nazwijmy te pierwsze, tam już wychowawcy pewnie już wiedzą, przenoszą swoje jakieś rzeczy do tego, żeby móc rozpocząć tuż po feriach po prostu działalność wychowawczą. 18 grudnia dokonano odbioru parkingu przy świetlicy w Wierzchowicach. Inwestycja blisko 121 tysięcy złotych, pokryta w całości z budżetu gminy Czernica. 20 grudnia dokonano odbioru oświetlenia zewnętrznego w Krząstawie Małej przy ulicy Parkowej. Ponad 31 tysięcy, kosztowało 7 lamp wraz z urządzeniami zasilającymi, sterującymi, ale w tym momencie teren rekreacyjny będzie oświetlony. 21 grudnia bieżącego roku kolejne zakończenie robót budowlanych wraz z modernizacją oświetlenia drogowego przy ulicy Wojska Polskiego w Czernicy za niecałe 78 tysięcy pochodzące w całości z budżetu gminy. Wykonano 8 nowych punktów świetnych wraz z oprawami typu LED. Jeżeli chodzi o spotkań, w których uczestniczyli mieszkańcy, było 12. Wydarzenie, w których uczestniczyłem 18 grudnia, było, już mogę powiedzieć, że coroczne, po raz trzeci, ubieranie choinki przed Urzędem Gminy Czernica. Tutaj podziękowania dla pani dyrektor, dla wychowawców, a przede wszystkim mówię dla naszych uczniów, którzy zaangażowali się i powiem w ten sposób, nie są to moje słowa tylko, ale słowa wielu mieszkańców, którzy powiedzieli, że
z roku na rok ta choinka jest coraz ładniejsza, coraz piękniejsza, a to tylko i wyłącznie przez to, że nasi uczniowie chętnie ją ubierają, chętnie przygotowują ozdoby i chętnie właśnie uczestniczą w jej ubieraniu. 20 grudnia wizyta w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Byłem z życzeniami, z podziękowaniami również od uczniów zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach u pani minister Beaty Kempy, dziękując za pomoc w dofinansowaniu. 2 miliony złotych w dniu wczorajszym wpłynęło na konto gminy Czernica, także pewne realizacje, które zostały rozpoczęte rok temu, tuż po świętach zakończyły się sukcesem, więc te podziękowania, te życzenia były jak najbardziej wskazane. 21 grudnia spotkanie opłatkowe Zarządu Gminnego OSP w Czernicy, a dziś spotykamy się na sesji ostatniej, myślę, w tym roku, bo to już kilka dni tylko pozostało, także mogę powiedzieć w ten sposób, że to jest takie już zakończenie wszelkich sprawozdań tegorocznych. Mogę tylko jeszcze powiedzieć, że dziękując za obecnie za uwagę, dziękuję za ten rok wspólnej pracy dla dobra naszej gminy. Mogę tylko tam powiedzieć, że pomimo tego, że kilka miesięcy byłem wyłączony z tej współpracy, to cieszę się i dziękuję wszystkim za to, że pomimo moich, nazwijmy, dolegliwości, ta praca szła. Wiele sukcesów zostało przedstawionych w tych sprawozdaniach, nie tylko moich, ale mojego zastępcy, który mnie godnie tutaj zastępował. I cóż, myślę, że na życzenia jeszcze przyjdzie czas, ale podziękowania za ten rok uczyniłem w tym momencie. Dziękuję panu przewodniczącemu, dziękuję wszystkim radnym, dziękuję wam, goście, którzy jesteście, za to, że wspólnie pracowaliśmy w 2017 roku dla sukcesu gminy Czernica. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Przystępujemy do następnego punktu, rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Czernica na 2017 rok. Proszę pani skarbnik. Szanowni państwo, przedłożony projekt zakłada wraz z autopoprawką zmniejszenie per saldo dochodów oraz wydatków o łączną kwotę 196 817 zł 33 grosze zgodnie z przedłożonym uzasadnieniem. Autopoprawka spowodowana została koniecznością sporządzenia zarządzenia w sprawie zmian w budżecie w związku z otrzymaniem w dniu 21 grudnia informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanej dotacji na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą o szczególnych rozwiązywaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, które muszą być wydatkowane jeszcze w 2017 roku. Stąd zmiana dotyczy jedynie zmian kwot ogółem z podziałem na bieżące i majątkowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uwagi państwa radnych? Komisja? Dziękuję bardzo. Przystępujemy do czytania. Projekt uchwały Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czernica na 2017 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Czernica na rok 2017 oraz w załączniku do przedmiotowej uchwały w zakresie. Podpunkt pierwszy. Dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1. Podpunkt drugi. Wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2. Punkt drugi. Budżet gminy Czernica po zmianach wynosi. Podpunkt pierwszy. W odniesieniu do dochodów 67 859 607 złotych i 22 grosze, w tym dochody bieżące
61 11 614 zł 68 groszy. Dochody majątkowe 6 947 992 zł i 54 grosze. Podpunkt drugi. W odniesieniu do wydatków 77 874 219 zł i 22 grosze, w tym wydatki bieżące 53 522 045 zł i 19 groszy, wydatki majątkowe 24 352 174 zł i 3 grosze. Paragraf drugi. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czernica. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych? Proszę bardzo. Przepraszam, Panie Przewodniczący, ale zostało przeczytane projekt uchwały bez autopoprawki, więc kwoty powinny być zgodnie z projektem uchwały po autopoprawce. Proponujemy przeczytać jeszcze. Czy mam przeczytać? Paragraf pierwszy, punkt drugi, budżet po zmianach wynosi. Większy. Proszę bardzo. Jeszcze raz. Wróć. Odczytujemy jeszcze raz. Projekt uchwały Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czernica na 2017 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuły 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Czernica na rok 2017 oraz w załączniku do przedmiotowej uchwały w zakresie. Podpunkt pierwszy. Dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1. Podpunkt drugi. Wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2. Punkt drugi. Budżet gminy Czernica po zmianach wynosi. Podpunkt pierwszy. W odniesieniu do dochodów 67 868 825 zł i 2 grosze. W tym dochody bieżące 61 20 832 zł 48 groszy. Dochody majątkowe 6 947 992 zł i 54 grosze. Podpunkt drugi. W odniesieniu do wydatków 77 883 437 zł i 2 grosze, w tym wydatki bieżące 53 531 262 zł i 99 groszy, wydatki majątkowe 24 352 174 zł i 3 grosze. To te kwoty, tak? Paragraf drugi. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czernica. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. 14. Wszyscy za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do następnego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Proszę bardzo, Pani Skarbnik. Szanowni Państwo, artykuł 263 ustawy o finansach publicznych mówi, że niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki wygasają z zastrzeżeniem ustępu 2 i 4 z upływem roku budżetowego.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały wykaz wydatków, do których nie stosuje się tego przepisu oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wykazają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. Stąd przedłożony Państwu projekt uchwały, gdzie kwota wydatków niewygasających wynosi 823 353 zł i 32 grosze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uwagi Państwa radnych? Nie widzę. Komisja? Dziękuję. Przystępujemy do czytania. Projekt uchwały Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się. Punkt pierwszy. Wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Podpunkt drugi. Plan finansowy wydatków, o których mowa w punkcie pierwszym. Punkt trzeci. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2017 roku z upływem roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Środki finansowe niewykorzystane w określonym w załączniku terminie podlegają przekazaniu na dochody budżetu gminy. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czernica. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Ustawa, uchwała, projekt przeszedł jednogłośnie, 14 głosami. Przystępujemy do następnego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 32/268/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 19 lipca 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wrocławskiemu w zakresie współfinansowania realizacji zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego gminy Czernica. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, przedkładamy Państwu projekt uchwały związany ze zmianą uchwały w sprawie dotacji dla powiatu wrocławskiego na współfinansowanie budowy, przebudowy drogi w postaci budowy chodnika od miejscowości Kamieniec Wrocławski do przejazdu kolejowego. Związane jest to z tym, że inwestycja jest realizowana przez powiat wrocławski. Jak Państwo dobrze wiecie, my ze swojej strony ją współfinansujemy. Niestety powiat wrocławski nie wywiązał się w czasie i na jego prośbę chcemy przesunąć, znaczy planujemy przesunąć pomoc finansową z tego roku na rok 2018. Po zakończeniu inwestycji. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych ma jakieś uwagi do tego? Komisja? Dziękuję. Przystępujemy do czytania projektu. Projekt uchwały Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 32/268/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wrocławskiemu w zakresie współfinansowania realizacji zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego w gminie Czernica. Na podstawie artykułu 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 216 ust. 2 punkt 5 i artykułu 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy.
W uchwale nr 32, łamane przez 268 przez 2017 Rady Gminy Czernica z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wrocławskiemu w zakresie współfinansowania realizacji zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego gmina Czernica, paragraf pierwszy, ustęp drugi, otrzymuje brzmienie. Ustęp drugi. Pomoc finansowa, o której mowa w ustępie pierwszym, zostanie udzielona ze środków budżetu w roku 2018 do wysokości 227 429 zł 94 grosze, co stanowi 50% całkowitego kosztu realizacji zadania. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czernica. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała, projekt został przyjęty jednogłośnie, 14 głosami. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dotacji udzielanych dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których gmina Czernica jest organem rejestrującym. Proszę bardzo. Wysoka Rado, jest to uchwała dostosowująca tryb udzielania dotacji publicznym i niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego i szkołom, dla których gmina jest organem rejestrującym, do przepisów, które wejdą w życie od 1 stycznia 2018 roku. Uchwała określa tryb udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowego wykorzystania tych dotacji. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie gminy na 2018 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uwagi Państwa radnych? Komisja w porządku. Komisja opiniowała pozytywnie. Dziękuję. Przystępujemy do czytania. Proszę. Projekt uchwały Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie dotacji udzielanych dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których gmina Czernica jest organem rejestrującym. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 15 oraz artykułu 40 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 38 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, Rada Gmina Czernica uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała określa tryb udzielania dotacji publicznym i niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego i szkołom, dla których Gmina Czernica jest organem rejestrującym, oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, a także termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rehabilitacyjno-wychowawczych oraz termin i sposób rozliczania wykorzystania dotacji. Następnie w paragrafach tu podaje się słownik oraz zakres kontroli przydzielonych dotacji i uchwała kończy się paragrafem 15. Paragraf 15. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czernica. Paragraf 16. Traci moc uchwała nr 24 przez 201 przez 2016 Rady Gminy Czernica z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Paragraf 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym, za przyjęcie proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.
uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę Państwa, w związku z tym, że jest taka godzina, a to już koniec roku, proszę bardzo, ogłaszam przerwę do godziny 14.45. Jeżeli ktoś ma z Państwa do załatwienia jakieś sprawy w urzędzie, proszę bardzo wykorzystać ten czas. Dziękuję bardzo. 14.45 spotykamy się. Przystępujemy do następnego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetu gminy Czernica na rok 2018. Proszę bardzo. Budżet gminy Czernica na 2018 rok, który został Państwu przedstawiony, wygląda następująco. Dochody 70 317 679 zł, przychody 15 700 000, wydatki 82 603 799 zł, rozchody 3 413 880 zł. Wydatki, które zostały zaplanowane na 2018 rok, są wyższe od prognozowanych za ten rok dochodów, stąd wynikiem budżetu jest ustalony deficyt w kwocie 12 286 120 zł. Na 2018 rok w budżecie gminy Czernica zaplanowano kredyty w wysokości 13 milionów złotych na pokrycie deficytu oraz wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 700 000, w tym na pokrycie deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Dochody zaplanowane zostały według następujących źródeł. Wpływy z podatków i opłat 10 672 942 zł. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 23 159 773 zł. Subwencja ogólna 14 433 299 zł. Dotacje 18 295 892 zł oraz pozostałe dochody 3 755 773 zł. Dalej, Pani Aniu. Analizując wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, należy zauważyć, że kwota zaplanowana w 2018 roku w wysokości 23 039 773 zł jest wyższa ponad dwukrotnie od kwoty, którą gmina otrzymywała z tego tytułu w 2013 roku. To jest kwoty 11 027 905 zł. Jeśli chodzi o wskaźnik dochodów podatkowych gminy Czernica w 2018 roku, przekroczył on kwotę 2000 zł na mieszkańca. Jest wyższy prawie dwukrotnie od kwoty, od wskaźnika dochodów w 2013 roku, który wynosił 1336 zł. Wskaźnik ten oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych gminy na rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkańców gminy. Wydatki budżetowe gminy Czernica zostały zaplanowane w kwocie 82 603 799 zł, w tym wydatki bieżące gminy 56 015 929 zł, co stanowi 67,81% wydatków ogółem. Natomiast wydatki majątkowe gminy to kwota 26 587 870 zł. Największe wydatki w 2018 roku zostały zaplanowane w następujących działach. W oświacie i wychowaniu stanowi to ponad 50% budżetu ogółem. Rodzina 15% planowanego budżetu. Transport i łączność prawie 9% oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,39%. Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok został zaplanowany na poziomie 26 547 870 zł i będzie realizowany w następujących obszarach. Oświata i wychowanie 17 479 078 zł to kontynuacja zadania wieloletniego pod nazwą budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice, jak również modernizacja budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Czernicy, termomodernizacja budynku szkoły w Chrząstawie Wielkiej oraz modernizacja dachu w szkole podstawowej w Ratowicach. Następnie transport i łączność, zaplanowana kwota 4 604 680 zł.
to w szczególności budowa dróg oraz chodników w gminie, zarówno przy drogach gminnych, powiatowych, jak i wojewódzkich. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 3 566 500 to przede wszystkim kontynuacja zadań wieloletnich dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej Chrząstawa Mała i Wielka, jak również Dobrzykowice oraz budowa kanalizacji w ramach inicjatywy lokalnej. Ponadto w ramach tych środków są również przewidziane środki na budowę oświetlenia na terenie gminy. Administracja publiczna, kwota 964 651 zł, dotyczy zadania pod nazwą zwiększenie dostępności jakości elektronicznych usług, zakup wyposażenia i oprogramowania oraz pomoc finansową dla powiatu na budowę systemu informacji przestrzennej w Rosji. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 141 tysięcy, to budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej, jak również wydatki w ramach funduszy sołeckich. Rolnictwo i łowiectwo, kwota 125 tysięcy, to opracowanie koncepcji kompleksowej gospodarki wodami opadowymi gminy oraz rozbudowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej. Działalność usługowa 100 tysięcy złotych, to wydatki związane z budową cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim. Pozostałe wydatki inwestycyjne w dużej mierze są to wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Porównując wydatki inwestycyjne na przestrzeni ostatnich 5 lat, można zauważyć, że zarówno w roku 2017, jak i 2018 wydatki ogółem, jak i wydatki inwestycyjne uległy znacznemu wzrostowi. Wzrost wydatków majątkowych dotyczy w znacznej części wydatków związanych z budową zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach, jednakże wydatki z wyłączeniem tego zadania, co pokazuje na wykresie biały słupek, są na porównywalnym poziomie. Zgodnie z artykułem 238 ustawy o finansach publicznych wójt przedłożył projekt uchwały budżetowej zarówno przewodniczącemu Rady, jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Uchwałą nr 5 na 240 2017 z 4 grudnia 2017 roku Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez wójta projekcie uchwały budżetowej gminy Czernica na 2018 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Można światło? Kto z Państwa radnych ma jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały budżetowej? Proszę bardzo. Komisja? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, oczywiście bardzo krótko, bo czas goni. Ale rozmawialiśmy dzisiaj i na poprzednim spotkaniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego na ten temat, analizując wpływy z podatków. Otóż tak jak poprzednio zwracaliśmy uwagę na to, że możemy na ten plaster z miodu, czy nie miodu, tylko na ten kołobrót z podatkami zwrócić uwagę. Marcin, tam gdzie są podatki, tam gdzie jest PIT i CIT osobno. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o PIT, owszem, należy tutaj oddać honor i schylić czoła nad inicjatywą pana wójta o zwiększenie wpływu z podatku PIT. Ta akcja promocyjna, która się odbyła na przestrzeni ostatnich lat w gminie, przyniosła swoje efekty i to bardzo wymierne. Natomiast drugim elementem, który jeszcze zwraca uwagę i powoduje jakby niedosyt, na pewno nas wszystkich, jakbyśmy tak dokładnie się temu przyjrzeli, to jest podatek CIT. Otóż co musimy zrobić? Po prostu ściągnąć podatek i od przedsiębiorstw. A żeby to zrobić, musimy ich do tego namówić, to raz, a dwa, stworzyć sobie warunki do tego, żeby raz, dobrze sprzedać ten majątek, który mamy, czyli troszkę podnieść jego wartość poprzez inwestycje, a dwa, przyciągnąć na ten teren inwestorów. I to było, myślę, że to jest dalszy kierunek,
pomnożenia o następną poważną kwotę, ponieważ PIT był poważnym zastrzykiem finansowym, a zwłaszcza w ostatnim roku, o następną poważną kwotę zwiększenia budżetu gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dla wnioski komisji mam informację, że chyba dzisiaj zostanie przedstawiony, rozpatrzony przed podjęciem uchwały budżetowej wniosek komisji punkt 10. Pan sekretarz ma to u siebie dokument. Nie, odpowiedź na ten wniosek. No bo jest w odpowiedzi pana jest napisane, że przedmiotowy wniosek zostanie rozpatrzony przed podjęciem uchwały budżetowej. I dzisiaj zapytałam to na komisji, pan przekazał mi informację, że na sesji. Ale pani radna, wnioski z uzasadnieniem można było składać 21 dni od złożenia budżetu, a więc ten termin minął 6 grudnia. Dobrze, ale wójt przedstawiając ten projekt nie uznał, żeby ten wniosek był prawidłowo złożony. I nie był 27, 15 grudnia. A był drugi raz. No drugi raz. Wójt przedstawia... Ale odpowiedź mam napisane, że przedmiotowy wniosek zostanie rozpatrzony przed podjęciem uchwały budżetowej. Proszę powiedzieć mi, czy będzie rozpatrzony, czy nie będzie. Jedno zdanie. Pan wójt, przedkładając projekt bez zmian, po prostu uznał, że ten wniosek jest niezasadny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Coś jeszcze pan? Proszę. Tak, jeszcze jedno zdanie zapomniałem dodać. Szanowni Państwo, jak zwróciliście uwagę na te białe słupki, które, o których na końcu pani skarbnik była się łaskawa prześliznąć, to znaczy udzieliła nam informacji, ale uważam, że należą tutaj się panu wójtowi i jego administracji gratulacje za to, że mimo budowy szkoły ten poziom inwestycji pozostałych jest i tak większy niż w poprzednim roku i za to naprawdę wielkie dzięki, dlatego że wszystkim mieszkańcom naszej gminy należy się oprócz tego, co prawda jest to gminna inwestycja i cała gmina na szkole skorzysta, natomiast oprócz tego też cała infrastruktura, która i tak wymaga dużego dofinansowania, dokapitalizowania, też czeka w kolejce i dobrze, że ta kolejka jest wypełniona. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę, więc proszę, przystępujemy do czytania projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2018 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 i 9 litera D ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje. Proszę bardzo, pan wójt. Panie przewodniczący, no, trzeba dopełnić obowiązku polegającego to na tym, że trzeba odczytać opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. To, że ona pokazała się na slajdzie, to dobrze, bo pani większość obrazami operujemy, ale ta formalność przed odczytaniem projektu uchwały budżetowej wobec wszystkich radnych musi być wykonana. Więc proszę o odczytanie. Pani ustaliła kolejność, że po uchwale. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu winno zostać poprzedzone odczytaniem projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez wójta gminy Czernica lub osobę przez niego wyznaczoną. Punkt 2. Odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
Proszę bardzo. Coś jeszcze? Pani prawnik, proszę. Znaczy, no, no tak jak odczytaliśmy, no teraz musimy odczytać tę opinię, to... Przepraszam, nie słyszę. Żeby odczytać opinię RIO. Proszę bardzo. Uchwała nr 5/240/2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Czernica projekcie uchwały budżetowej gminy Czernica na 2018 rok. Na podstawie artykułu 19 ust. 2 w związku z artykułem 13 pkt 3 ustawy z 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych i artykułu 238 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w osobach Ewa Pudło, przewodnicząca, Joanna Radzieja, członek, Henryk Kamieniecki, członek, wydaje opinię pozytywną o przedłożonym przez wójta gminy Czernica projekcie uchwały budżetowej gminy Czernica na 2018 rok. Uzasadnienie. Pierwsze. Z treści artykułu 233 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zwanej dalej UFP, wynika, że sporządzenie projektu uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Przy realizacji tego zadania organ wykonawczy winien kierować się zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz postanowieniami organu stanowiącego zawartymi w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej na podstawie artykułu 234 UFP. Zgodnie z wymogami artykułu 238 ust. 1 UFP projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi organ wykonawczy przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Na podstawie artykułu 238 UFP projekt uchwały budżetowej jest opiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Ocena jest dokonywana z punktu widzenia jego zgodności z obowiązującym prawem pod kątem formalnym i rachunkowym. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić opinię o projekcie uchwały budżetowej Radzie przed uchwaleniem budżetu. Na podstawie analizy przedłożonego 15 listopada 2017 roku projektu uchwały budżetowej gminy Czernica na 2018 rok skład orzekający stwierdził, co następuje. Pierwsze. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom artykułu 212 i artykułowi 215 UFP. Punkt drugi. Dochody i wydatki budżetu zaplanowano w szczegółowości określonej w artykule 235 i artykule 236 UFP. Punkt trzeci. W projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok określono dochody ogółem w kwocie 70 317 679 zł, wydatki ogółem w kwocie 82 603 799 zł, deficyt budżetu w kwocie 12 286 120 zł, przychody ogółem w kwocie 15 700 000 zł,
Rozchody ogółem w kwocie 3 413 880 zł. Punkt czwarty. Deficyt budżetu w kwocie 12 286 120 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami. Punkt piąty. Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 7 944 622 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z artykułu 242 UFP. Punkt szósty. Kwoty zaplanowane w budżecie rezerw ogólnej i celowej mieszczą się w granicach określonych w artykule 222 ustęp 1 i ustęp 3. Punkt siódmy. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu, nie budzi zastrzeżeń. Przepraszam. Mając powyższe na uwadze, skład orzekający wydał opinię jak w sentencji, którą wójt jest obowiązany przedstawić przed uchwaleniem budżetu Radzie Gminy Czernica. Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do czytania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. No, ale to było uchwalone w 2000, ta uchwała, w 2010 roku i punkt po punkcie lecimy. A będzie zaraz odczytanie opinii Komisji Stałej. Proszę bardzo. Projekt uchwały Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Czernica na 2018 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4, 9 litera D ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułów 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Czernica uchwala co następuje. Paragraf 1. Punkt 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Czernica w wysokości 70 317 679 zł. Z tego podpunkt 1. Dochody bieżące 63 960 551 zł. Podpunkt 2. Dochody majątkowe 6 357 128 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 1. Punkt 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Czernica w wysokości 82 603 799 zł. Z tego podpunkt 1. Wydatki bieżące 56 015 929 zł. Podpunkt 2. Wydatki majątkowe 26 587 870 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 2. Podpunkt 3. Ustala się przychody budżetu Gminy Czernica w wysokości 15 700 000 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 3. Podpunkt 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy Czernica w wysokości 3 413 880 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 3. Paragraf 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem numer 4. Paragraf 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12 286 120 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych. Paragraf 4. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwotach. Podpunkt 1. Dochody i wydatki z tytułu przyznanych dotacji 13
95 780 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. Podpunkt drugi. Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 37 tysięcy zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 5. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3 693 550 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9. Paragraf 8. Ustala się. Podpunkt 1. Dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wydatki na finansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 16 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Paragraf 2. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie gminy w kwocie 210 tysięcy zł zgodnie z załącznikiem nr 11. Paragraf 9. Punkt 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 150 tysięcy zł. Punkt 2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 660 tysięcy zł z przeznaczeniem na podpunkt 1. Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 170 tysięcy. Podpunkt 2. Realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 50 tysięcy. Podpunkt 3. Działania dotyczące promocji oświaty, kultury i sportu 50 tysięcy. Podpunkt 4. Zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 390 tysięcy. Paragraf 10. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na podpunkt 1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 4 miliony zł. Podpunkt 2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu 9 586 120 zł. Podpunkt 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji 3 413 880 zł. Paragraf 11. Upoważnia się wójta gminy do punkt 1. Zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w paragrafie 10. Punkt 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Punkt 3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej dotyczących. Podpunkt A. Zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Podpunkt B. Zmniejszeń lub zwiększeń wydatków majątkowych, w tym tworzenie nowych zadań z wyłączeniem zmiany wydatków ogółem na każde przedsięwzięcie wynikające z wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernica według definicji zawartej w artykule 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Podpunkt C. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek w ramach tego samego działu oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2018 roku do łącznej kwoty 100 tysięcy zł dla każdej jednostki. Paragraf 12. Punkt 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym z wyłączeniem zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych, refaktur, za media,
oraz zwrotu wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT. Punkt drugi. Kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w zakresie wykonywania zadań określonych przepisami prawa stanowią dochody danej jednostki budżetowej. Paragraf 13. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czernica. Paragraf 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Przewodnicząca Komisji Budżetowej, miała Pani jakąś uwagę? Proszę przyjść tutaj, bo żeby się to nagrało. Komisja Budżetu opiniowała dzisiaj ten projekt uchwały i mam taką drobną uwagę do Pana Przewodniczącego. W tejże uchwale dotyczącej z 2010 roku, dotyczącej projektowania budżetu jest zapis, że Pan Przewodniczący powinien powiadomić Komisję o terminie, żeby w ciągu 21 dni odniosły się i zaopiniowały ten projekt budżetu i tego chyba zabrakło. Także to taka moja drobna uwaga, bo z tego co się orientuję, to nie ma żadnych innych opinii Komisji na temat tego budżetu. Może się mylę. Nie ma, dlatego przystępujemy do głosowania. Kto jest z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały budżetowej? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Nie było, wszyscy głosowali. Proszę bardzo, Panie Wójcie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo dziękuję za to głosowanie. Dziękuję Pani Skarbnik, dziękuję zastępcy, dziękuję wszystkim naszym pracownikom, ale dziękuję również wszystkim, którzy składali wnioski, żeby przygotować ten budżet, który myślę, że ten 2018 będzie kolejnym dobrym rokiem i to, co Pani Skarbnik powiedziała, jest to i sami radni widzieliście, budżet rekordowy. Budżet, który jest już, stawia nas, myślę, w takiej wyższej pozycji w powiecie wrocławskim. Daje, po prostu mówię, szansę kolejnego rozwoju. Myślę, że to, o czym wstecz rozmawialiśmy na poprzednich uchwałach budżetowych w poprzednim roku, dwa lata temu, że nie bójcie się to, że będzie budowany zespół szkolno-przedszkolny w Dobrzykowicach, to po pierwsze da oddech innym placówkom oświatowym na terenie naszej gminy, ale też jak w pewien sposób wskazywały to analizy, będzie to też zastrzyk dla budżetu, bo wiadomo, więcej miejsc oświatowych to też więcej mieszkańców, którzy meldują się, którzy składają tutaj swój PIT, to też nazwijmy jest ten element takiego przyciągania uwagi, myślę, że też i dla inwestorów i to, co zauważyliśmy wszyscy w dzisiejszej prezentacji, te wskaźniki idą do góry i mogę obiecać, a Wy jako Rada będziecie mnie kontrolować, żeby wszystko szło zgodnie z propozycjami, które zostały dzisiaj Wam przedstawione i które przegłosowaliście pozytywnie dla dobra naszej gminy Czernica. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do następnego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernica na lata 2018-2027. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, wieloletnia prognoza finansowa, oprócz prognozy przedstawionych wielkości budżetowych, czyli dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów, zawiera również prognozę długu, która to determinuje okres, na jaki ona powinna być opracowana.
Wieloletnia prognoza finansowa gminy Czernica została opracowana do 2027 roku w związku z podpisaną umową pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska z terminem spłaty do 2027 roku, jak również w związku z planowanymi kredytami ze spłatą do roku 2027. Odzwierciedla ona zarówno sytuację finansową gminy, jak również działania inwestycyjne zaplanowane na najbliższe lata. Przyjęto ogólny wzrost dochodów i wydatków w latach 2018-2021, uznając, że planowanie poza ten okres obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Tak więc prognozowane dochody i wydatki, w szczególności bieżące w latach 2022-2027, pozostały na poziomie roku 2021. Przy planowaniu dochodów i wydatków na lata 2019-2021 uwzględniono wzrost zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2017 roku, a mianowicie dla dochodów prognozy PKB, a dla wydatków prognozy CPI. Kwoty wydatków ujęte w wieloletniej prognozie finansowej zostały opracowane zgodnie z zasadą równoważenia dochodów i wydatków bieżących określoną w artykule 242 ustawy o finansach publicznych. Podstawowym elementem wydatków majątkowych są wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w artykule 226 ustęp 4 ustawy o finansach publicznych. I tak w najbliższych latach priorytetowymi zadaniami są dokończenie kanalizacji w gminie dotyczy Chrząstawy Małej i Wielkiej oraz Dobrzykowic, gdzie zadania określone są do realizacji do roku 2023. Budowa szkoły w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach, jak również w latach następnych budowa hali sportowej przy tym obiekcie. W 2018 roku gmina będzie również kontynuowała rozpoczęte zadania, to jest budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych, budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu, dokończenie modernizacji budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Czernicy. Ponadto w ramach przedsięwzięć na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, gdzie dofinansowanie sięga 85% kosztów kwalifikowanych, została zaplanowana na termomodernizację obiektów komunalnych gminy Czernica oraz zwiększenie dostępności jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystywanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych w latach 2017-2018. Wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej została Państwu przesłana autopoprawka dotycząca budowy cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim, gdzie całość przedsięwzięcia została zwiększona o kwotę 5 110 000 do kwoty ogółem 8 981 700, z czego do realizacji w latach 18-25 kwota zgodnie z kosztorysem inwestorskim w kwocie 8 610 000. Powyższa zmiana dotyczy roku 2024, gdzie została zwiększona kwota na przedsięwzięcie w wysokości 3 miliony złotych oraz w 2025 roku kwota 2 110 000 zł. Wieloletnia prognoza finansowa przewiduje zaciągnięcie kredytów w 2018 roku w wysokości 13 milionów złotych. Planowany łączny dług gminy na koniec 2018 roku wynosić będzie 21 942 492 zł. Koszty obsługi tego długu wynosić będą w całym okresie funkcjonowania wieloletniej prognozy 5 981 000. W tym w 2017 roku będzie to kwota 775 tysięcy złotych. Od 2014 roku obowiązuje wskaźnik zadłużenia liczony indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego i wskaźnik ten podlega relacji, która mówi o tym, że suma spłat rat, kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odnoszona jest do dochodów ogółem danego roku budżetowego i musi być ona mniejsza lub równa średniej arytmetycznej z 3 lat poprzedzających rok budżetowy, dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem danego roku. Zatem istotną wielkością determinującą możliwość obsługi długu dla każdej jednostki są wypracowane nadwyżki operacyjne w 3 latach poprzedzających rok budżetowy, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Gmina we wszystkich latach objętych wieloletnią prognozą spełnia wspomnianą regulację wynikającą z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, która została obliczona właśnie według tego wzoru. Z
Zgodnie z artykułem 230 ustawy o finansach publicznych projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałami z dnia 4 grudnia wyraziła opinię pozytywną zarówno o przedłożonym przez wójta projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernica przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok, jak i o możliwości sfinansowania deficytu przez gminę Czernica przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o czytanie opinii. Będzie później. Proszę. Odczytam, to jest opinię. Uchwała nr 5 przez 242 przez 2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernica przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok. Na podstawie artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych w związku z artykułem 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w osobach Ewa Pudło, przewodnicząca, Joanna Radzieja, członek, Henryk Kamieniecki, członek, wydaje opinię pozytywną o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernica przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok. Uzasadnienie. Punkt pierwszy. Zgodnie z artykułem 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zwanej dalej UFP, Zarząd Jednostki Samorządu Terytorialnego przedkłada projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany wraz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Stosownie do postanowień artykułu 230 ust. 3 UFP Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następujących latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Punkt drugi. Skład orzekający w wyniku oceny przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stwierdził, co następuje. Podpunkt pierwszy. Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu sporządzoną na lata 2018-2027, co spełnia wymogi artykułu 227 ust. 1 i ust. 2 UFP. Podpunkt drugi. W każdym roku objętym prognozą określono wielkości, o których mowa w artykule 226 UFP. Podpunkt trzeci. Ujęte w prognozie na 2018 rok kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz długu są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018, co spełnia wymogi artykułu 229 UFP. Podpunkt czwarty. W latach objętych prognozą zachowano wymóg określony w artykule 242 UFP w zakresie wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu. Źródłem finansowania wydatków bieżących są dochody bieżące. Podpunkt piąty. W latach 2018-2023 źródłem spłaty długu będą kredyty. Natomiast w latach 2024-2027 planowane nadwyżki budżetu. Podpunkt szósty. Prognoza spłaty długu została opracowana przy uwzględnieniu wymogów z artykułu 243 UFP.
wydając przedmiotową opinię, skład orzekający ocenił przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy na podstawie kryterium zgodności z prawem. Równocześnie wskazuje, że organy jednostki samorządu terytorialnego ponoszą odpowiedzialność za sytuację finansową jednostki, a w szczególności za celowość i realność planowanych wydatków. Opinia, zgodnie z artykułem 230 ustawy, ustęp 3 UFP, podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z artykułem 20 ustęp 1 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Dziękuję bardzo. Czy autopoprawkę trzeba przeczytać, czy każdy otrzymał? Wójta. Sprawa do wieloletniej prognozy. Czy ktoś nie otrzymał? Autopoprawka wójta gminy Czernica do projektu uchwały Rady Gminy Czernica w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernica na lata 2018-2027. W przedłożonym projekcie uchwały Rady Gminy Czernica w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernica na lata 2018-2027 dokonuje się zmiany powodującej zwiększenie nakładów na przedsięwzięcie budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim, zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom gminy o kwotę 5 milionów 110 tysięcy złotych do kwoty ogółem 8 milionów 981 700 zł. Z tego do realizacji w latach 2018-2025 kwota zgodna z kosztorysem inwestorskim 8 milionów 610 tysięcy. Powyższa zmiana dotyczy roku 2024. Zwiększenie 3 miliony złotych oraz w 2025 roku 2 miliony 110 tysięcy złotych. Informacje odnośnie kwoty, jaką gmina powinna zabezpieczyć na realizację powyższego zadania, wpłynęła do Urzędu Gminy Czernica po złożeniu zarówno do Regionalnej Izby Rachunkowej we Wrocławiu, jak i do Przewodniczącego Rady Gminy Czernica projektu uchwały Rady Gminy Czernica w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027. Zmiany te mają odzwierciedlenie w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 projektu uchwały załączone do niniejszej autopoprawki. Dziękuję. Pani Radna Andrusyn, jakąś uwagę miała? Czyli prognozowane dochody, przychody, wydatki i rozchody w latach od 2019 do wszystkich tych następnych lat. Już nie potrzebacie. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi? Nie, komisja? Dziękuję. Proszę, czytamy projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 226, 227, 228, 230 ustęp 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Czernica uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czernica obejmującą podpunkt pierwszy. Wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 1. Podpunkt drugi. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2. Podpunkt trzeci. Objaśnienia zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań.
Punkt pierwszy. Związaną z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w paragrafie pierwszym punkt drugi, do wysokości limitów określonych w załączniku numer 2. Punkt drugi. Z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf trzeci. Z dniem 31 grudnia 2017 roku traci moc uchwała nr 26/215/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2028. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Czernica. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję Pani Skarbnik za te ułamki, wyliczanie tak odległych lat. Tu nie tak dawno na tej sali padło takie stwierdzenie, że nie ma co tak daleko się przejmować, bo miał być koniec świata. Jakoś wtedy nie było, także gratuluję. Przystępujemy do następnego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 38/262/213 Rady Gminy Czernica z dnia 30 sierpnia 2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Czernica, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Czernica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Proszę bardzo. Podstawy do podjęcia niniejszej uchwały zawarte są w artykule 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W myśl tego przepisu określenie przystanków komunikacyjnych następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. I teraz 24 listopada 2017 roku wójt gminy zawarł z przewoźnikiem z TLA umowę o świadczenie usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na liniach wewnątrzgminnych. Realizacja autobusowych przewozów pasażerskich na liniach wewnątrzgminnych o bezpłatnym charakterze ma na celu skomunikowanie wszystkich miejscowości gminy ze stacją kolejową PKP Czernica Wrocławska. W celu ułatwienia mieszkańcom korzystania z tej komunikacji zaplanowano na drogach gminnych dodatkowe 7 przystanków w Wojnowicach, Jeszkowicach, Dobrzykowicach i Czernicy, które są oznaczone w załączniku do niniejszej uchwały numerami od 8 do 14. Z naprowadzonych faktów podjęcie niniejszego aktu ma swoje usprawiedliwione podstawy. Można tylko dodać woli wyjaśnienia, że mówimy w tym momencie wyłącznie o przystankach przy drogach gminnych, a zapewne każdy z Państwa mógłby wskazać też jeszcze potrzeby lokalizacji przystanku przy drogach powiatowych czy wojewódzkich. I to pewnie będzie przedmiotem przedłożenia Państwu na którejś z kolejnej sesji, ale jest to już zupełnie inny tryb, bo wymaga to podjęcia uchwały intencyjnej, którą dopiero przekazuje się do właściwego zarządcy drogi. Także w tym momencie mówimy tylko i wyłącznie o przystankach przy drogach gminnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Uwagi Państwa radnych. Ja mam pytanie. Proszę. Ponieważ według tej rozpiski w Sząstawie Wielkiej, o Sząstawie mówię, dlaczego... Proszę, bo się nie nagraj i nie będą mieszkańcy słyszeli. Według tej tabeli, która jest w załączniku, Chrząstawa Wielka, przystanek jest na pętli. A co jest z Chrząstawą Małą? On się zatrzymuje na przystanku tym, który jest normalnie do komunikacji, czy po prostu jedzie dalej? Na każdy. Jeszcze raz. Zaingerowaliśmy wyłącznie przystanki przy drogach gminnych. Natomiast ta droga, o której Pani Radna mówi, to jest już domena uchwały samorządu powiatowego. I ten przystanek jest tam, gdzie był, on nie jest zmieniony. Tak, tak jest. I tutaj te punkty od 1 do 7 to są punkty czy przystanki, które są po prostu przepisane z załącznika z poprzedniej uchwały. Tutaj się nic nie zmieniło. My tylko dodaliśmy te od 8 do 14. A czy muszę sobie
zarządzaliście tymi przystankami, gdzie będą dodatkowe? To po kolei. Jeśli chodzi o Wolnowice i Jeszkowice, to są po dwa przystanki na każdą miejscowość, ponieważ jest po prawej, po lewej stronie, w zależności od kierunku, z którego autobus będzie nadjeżdżał. To są miejsca, w których... Tak jest, w którym staje autobus szkolny, więc uznaliśmy, że można je zaadaptować na potrzeby komunikacji publicznej, a w naszym przypadku głównie z myślą oczywiście o komunikacji wewnątrzgminnej. Kolejne dwa to jest pod nazwą Dobrzykowice Szkoła, to jest przystanek przy nowo budowanej szkole, tam jest w ramach parkingu wybudowana też zatoka, która jest dedykowana pod autobus, w związku z tym jest to tam ulokowane. No i ten najważniejszy w gruncie rzeczy, chociaż jest na samym końcu, czyli przystanek przy stacji PKP Czernica, który dzisiaj mogliście Państwo już zobaczyć, on tam jakieś przymiarki do jego powstania poczyniliśmy, pomimo że Szanowna Rada jeszcze nie podjęła uchwały w tej sprawie. Ale liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie. Czy tam nie bierze pod uwagę, jest droga leśna w Szląstawie Małej, tam też by się przydały na to. Ale proszę podchodzić do mikrofonu. Pełna zgoda. Ja zdaję sobie z tego sprawę, o tym Państwo mówiliście już i to też wynika z konsultacji społecznych, które przeprowadziliśmy. Jest zapotrzebowanie na wiele przystanków, które w takim żargonie autobusowym one się nazywają tak zwane szuflady, czyli chodzi o to, żeby ten autobus z drogi gminnej wjeżdżał w jakąś drogę boczną, osiedlową, w Matolicach na przykład, tutaj też... Tak, grupa mieszkańców prosiła o taki przystanek. To jest oczywiście kwestia nie tyle samego przystanku, co po prostu zmiany sposobu myślenia o komunikacji, wdrożeniu kolejnych linii i sfinansowaniu tych kolejnych linii. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przystępujemy do czytania. Proszę? Ale to w różnych, później, teraz radni. Opinia komisji? Dziękuję. Proszę. Projekt uchwały Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 38 przez 262 przez 2013 Rady Gminy Czernica z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Czernica, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Czernica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym Rada Gminy Czernica uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 38 przez 262 przez 2013 Rady Gminy Czernica z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czernica, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czernica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czernica. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Jednogłośnie. Przystępujemy do następnego punktu. Interpelacje, zapytania radnych nie wpłynęły żadne, odpowiedzi również. Wnioski, oświadczenia radnych. Proszę bardzo, najpierw radni, później z gości, jeżeli ktoś zechce, proszę się zgłosić. Słucham radnych, nie widzę. Proszę. W ciągu chciałabym zapytać o kanalizację w Szląstawach, bo to jest bardzo
bardzo drażniący temat dla wszystkich. Mówi się o szkole, o wszystkim w całej gminie, a kanalizacji dalej nic nie słychać. Chrząstawianie też płacą podatki, też by chcieli mieć taki komfort jak mieszkańcy całej gminy Czernica. Dlatego chcemy uzyskać informację, co w dalszym ciągu się czyni w tym kierunku. Dziękuję, proszę bardzo. Co do zabezpieczenia finansowego, to przed chwilą Państwo podjęli jednogłośnie uchwałę. Pan Wójt podziękował za to. Również do tego grona osób dziękujących się zapisujemy, więc gwarancje finansowe są. Natomiast wracam do, bo to samo Pani Radna pytała na poprzedniej sesji, dopytując o dalsze kroki. Dalsze kroki zostały poczynione. Powiesiliśmy, to jest do sprawdzenia, w biuletynie informacji publicznej zapytanie w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dla Chrząstawy Małej, oparte o te dokumenty, które uzyskaliśmy od projektanta, mianowicie niekompletny projekt budowlany, pozbawiony dwóch arkuszy. Jeżeli w którymś momencie przekaz będzie nie taki, to uzupełni go albo uszczegółowi pan kierownik Kropielnicki. Termin, jak mnie pamięć nie myli, mija 2 stycznia. Więc jeżeli dostaniemy na stół, czy to papierowo, czy elektronicznie, informacje z rynku, wówczas w oparciu o te informacje albo będziemy rozpisywać postępowanie, albo w trybie regulacji wewnętrznych poszukamy projektanta, który wykona projekt budowlany, wykonawczy, o te dokumenty, które mamy. Termin, jaki wskazaliśmy w tym zapytaniu, o którym przed chwilą powiedziałem, jest zakreślony na 4 miesiące. To jest pierwsza informacja. Druga informacja jest taka, że osoba, do której była korespondencja, nie pytała Pani o to, ale uprzedzam, być może kolejne Pani pytanie, podjęła tą korespondencję, papierową oczywiście, 19 grudnia, bo korespondencja elektroniczna, o której mówiłem Państwu poprzednio, no została wysłana w tym samym dniu, w którym do Pani ją Wójt wyeksportował, do Pani Radnej Andrusy, no i do projektanta. To jest druga informacja, a trzecia, no trzeciej na razie nie ma, bo trzecia będzie wynikiem tego, co dostaniemy na stół. No trzecia to może być też scenariusz taki, który zapowiadaliśmy. Jeżeli Pani o to chce dopytać, więc tutaj przekaz jest taki sam. Nigdy Wójt nie był zainteresowany, żeby z jakimkolwiek przedsiębiorcą toczyć spór z wykorzystaniem trzeciej władzy, no, o której wszyscy wiemy, z podziału Montesquieusza, to jest wymiar sprawiedliwości. No jeżeli do dzisiaj tej pozytywnej reakcji nie ma, więc praktycznie Wójt nie ma wyjścia. To po trzecie. Po czwarte na razie póki co nie ma. A kiedy to po trzecie nastąpi? Wkrótce. Bliżej niż dalej, o tak bym to określił. Być może w pierwszej dekadzie miesiąca stycznia. Jeżeli to nastąpi, to poinformujemy Państwa, bo pewnie i tak taka informacja do Was jakoś przypłynie. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jeszcze chciał zabrać głos? Proszę bardzo. Chciałabym zapytać, bo zawsze do końca roku jeszcze uchwalaliśmy plany pracy komisji. A tej sesji na styczniu będzie, to? Tak, nie ma potrzeby. W statucie jest, że nawet do marca. Końca marca. Tak, tylko że jednak komisje od stycznia pracują, nie? Proszę przewodniczący przygotować na najbliższą sesję i przedstawimy. Proszę bardzo, kto jeszcze? Nie widzę, proszę bardzo, pan Kamil Andos. Mm-hmm.
krótkie pytanie, ale skoro była uchwała o transporcie zbiorowym, to mam tylko takie pytanie, czy na wszystkich tych przystankach autobusowych w gminie pojawią się niebawem tabliczki z rozkładami jazdy naszej komunikacji? Pojawią się. Jeszcze dzisiaj w nocy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z gości jeszcze? Proszę bardzo, sołtys z Czernicy. Panie Wójcie, w imieniu mieszkańców osiedla Czernica, wspólnoty mieszkaniowej, serdecznie, gdzie mieszka 195 rodzin, serdecznie dziękujemy za oświetlenie ulicy Wojska Polskiego, ustawienie tych parę lamp. Serdecznie dziękuję, ale proszę o jeszcze. Od strony zachodniej mamy oświetlone. Od strony północnej 2 miesiące nie mieli światła w ogóle. Od strony południowej nie ma też lamp. Oświetlona jest cała ulica Wojska Polskiego. Oświetlony jest plac, który jest własnością gminy w tej chwili. Od jedynki do szóstki mamy oświetlenie. Natomiast od dziewiątki do dwunastki stoi 3 lampy, nie świecą. Nie świeci też 2 lampy na placu, który nie jest własnością po prostu jeszcze mieszkańców, bo oni po prostu mają tam jakiś zakładem jeszcze ten. Bardzo bym prosił w imieniu tych 195 rodzin, a mieszkańców jest bardzo dużo, dużo. Punkty się liczą. Prosiłbym pana wójta, radnych, a w szczególności radnych z sołectwa Czernica, tą dwójkę, panią i pana, panią Sabinę i pana Waldemara, o parcie jakieś takie bardziej, żeby to w jak najbliższym okresie, w miarę możliwości finansowych, było zrealizowane. Serdecznie dziękuję, panie wójcie. Dziękuję bardzo panu. Proszę. Bardzo dziękuję państwu Tysiu za podziękowania. Rzeczywiście one tak naprawdę to się należą tej dwójce radnych, czyli pani Sabinie i panu Waldemarowi. Ale oni chyba już bardziej cisnąć nie mogą, tak? Ale na pewno będziemy mieć wszyscy tutaj, po prostu mówię, w pamięci i myślę, że naprawdę podziękowania się dla nas wszystkich należą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A te lampy, co nie palą, może niezapłacony rachunek. Proszę bardzo, kto jeszcze z państwa obecnych chciałby zabrać głos? Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ponieważ spotykamy się ostatni raz w tym roku, chciałbym złożyć wszystkiego najlepszego dla wszystkich państwa, dla mieszkańców. Lepszego roku niż ten, który się kończy tuż, tuż, tuż. Wszystkiego najlepszego. Zamykam obrady 37. sesji Rady Gminy Czernica. Dziękuję bardzo.